Moi drodzy, już nie pierwszy raz Chrystus nas zadziwia, może nawet szokuje. No bo przecież trudno nam sobie wyobrazić, że człowiek, który pracuje ciężko cały dzień, dostaje taką samą zapłatę, jak ten, który przepracował tylko godzinę. I podejrzewam, że nikt z nas nie nazwałby tego sprawiedliwym. A podobnych historii spotykamy przecież w codziennym życiu bardzo wiele. Ostatnie słowa tej dzisiejszej Ewangelii wydają się stanowią wszystko, co można powiedzieć jest nielogiczne i stawiają w pewnym sensie sprawę na głowie. Pierwsi będą ostatnimi, a ostatni pierwszymi. Nie widać w tym logiki, ale Bóg, kwestia wiary, to nie sprawa logiki i rozsądku w ludzkim rozumieniu. W tej przypowieści przecież tak naprawdę nie chodzi wcale o denara. Właściciel, Bóg, sam wychodzi, aby szukać robotników, aby odszukać tak naprawdę nas. Ta przypowieść opowiada zatem o Bogu, o zbawieniu, o nas samych i o Bożej sprawiedliwości, która nie jest sprawiedliwością ludzką. Boży denar to tak naprawdę miłość. Miłość, która nie ma miary i nie ma granic. Bóg nie kocha mniej lub bardziej. Kocha każdego człowieka całą pełnią i pragnie odszukać każdego, aby pełnię tej miłości, aby pełnię tej miłości obdarować. Myślę, że wśród tych robotników z dzisiejszej przypowieści wśród nich dostrzegamy również samych siebie. Być może całe nasze życie staraliśmy się żyć moralnie, przestrzegać zasad i przykazań, być wiernymi, ale być może są wśród nas i tacy, którzy po wielu trudach, zakrętach i kolejnach życia zostali w pewnym momencie przez Boga odnalezieni i po latach grzechu podjęli pokutę. I jednych i drugich Bóg obdarowuje pełnią swojej miłości. To nie może inaczej. Prawdziwa miłość nie zazdrości. Prawdziwa miłość chce się dzielić, pomnażać. Dlatego dla nikogo z nas, niezależnie od naszej aktualnej sytuacji, niezależnie od tego, jak pokomplikowane jest nasze życie, sprawa zbawienia, póki żyjemy, nigdy nie jest przegrana. Bóg wychodzi i szuka nas, wzywa i chce obdarować. Chce obdarować każdego człowieka całą pełnią miłości i szczęścia wiecznego.